Witam Państwa na kolejnym wywiadzie z cyklu projektu realizowanego przez portal blogpress.pl oraz Stowarzyszenie Koliber, w ramach którego rozmawiamy z postaciami, które wydają nam się znaczące dla naszej strony sceny politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które działają w zakresie polityki historycznej, która dla naszych środowisk jest bardzo ważna. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, nauczyciel akademicki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, kandydat w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam serdecznie. Chciałbym, abyśmy naszą rozmowę rozpoczęli od tematu projektu Stowarzyszenia Koliber, w którego się pan włączył jako pierwszy kandydat w wyborach samorządowych. Chodzi o projekt Pogońmy Bolszewików z Samorządu. Projekt, który zakłada dążenie do dekomunizacji przestrzeni publicznej i zobowiązywanie kandydatów do samorządu do tego, aby szli w tym kierunku. Panie doktorze, dlaczego zdecydował się pan zaangażować w tę akcję? Dlaczego uważa pan, że dekomunizacja przestrzeni publicznej jest w Polsce potrzebna? No, dla człowieka o poglądach prawicowych, narodowych, antykomunistycznych ta sprawa jest oczywista. Nigdy nie miałem wątpliwości, że symbole komunistyczne powinny zniknąć z przestrzeni życia publicznego. Stąd też ta inicjatywa jest inicjatywą bardzo cenną, bo ma charakter taki obywatelski. Wpisuje się również w działania bardzo pożyteczne, że przypomnę tutaj inicjatywę Instytutu Pamięci Narodowej. Otóż prezes Instytutu Pamięci Narodowej, najpierw świętej pamięci Janusz Kurtyka, zainicjował taką właśnie akcję apeli do samorządów, do przewodniczących rad gmin, przewodniczących rad miast, aby po prostu rady podjęły decyzję, podjęły uchwałę o tym, żeby po prostu pozbawić te ulice tych komunistycznych patronów. W latach 2007-2010 wystosowano takich pism co najmniej 150. Bardzo interesujące są odpowiedzi przewodniczących rady gmin. Często niestety zasłaniają się one brakiem właśnie decyzji ze strony rad, tym, że ludność po prostu nie jest zainteresowana, że jest przyzwyczajona do tamtych miast, do tamtych nazw ulic, które już obowiązują, że są to pewne koszty, a więc taka, powiedziałbym, inercja. Stąd też ta inicjatywa, mamy nadzieję, po prostu i zobowiąże oczywiście kandydatów do rad, a jednocześnie będzie powodowała pewną presję na właśnie przyszłych radnych, żeby taką akcję, tę dekomunizacyjną, nazwijmy, w przestrzeni publicznej przeprowadzić. Stąd jest oczywiście bardzo cenna. Jak również myślę, bardzo cenne jest to, że w tej deklaracji antybolszewickiej, którą Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne Koliber przygotowało, jest również punkt mówiący o tym, że przyszli radni dołożą wszelkich starań, żeby uczcić, żeby odpowiednio uhonorować również te postacie, które walczyły o niepodległą Polskę. To zresztą znów jest zbieżne z tą właśnie akcją Instytutu Pamięci Narodowej, który to Instytut Pamięci Narodowej również proponuje właśnie taką akcję pozytywną pod hasłem Patroni Naszych Ulic i tutaj wspiera właśnie tą wiedzą edukacyjną, historyczną, ewentualne działania samorządów. Ale ta walka w tej, o tą przestrzeń publiczną, wolną przestrzeń publiczną od minionego systemu komunistycznego, od tych reliktów PRL-u ma taki, powiedziałbym, kilka obszarów, kilka wymiarów. No przede wszystkim musi nastąpić uchwała dekomunizacyjna, ustawa podjęta przez Sejm, przez Parlament. Wiemy, że takie projekty, lepsze lub gorsze, to już jak gdyby w tej chwili pozostawia, w tej chwili są w parlamencie, ale te prace są jak gdyby zamrożone nad ich właśnie realizacją tych projektów. Z drugiej strony, no mamy też tą umowę polsko-rosyjską z 1994 roku, która to umowa, na którą to umowę często powołują się niestety władze samorządowe, jak gdyby może usprawiedliwiając swoją inercję,
w zakresie właśnie pozbywania się tych reliktów komunistycznych. Otóż ta umowa polsko-rosyjska z 1994 roku, teraz minęła właśnie 20 lat, musi zostać zmieniona. Ta umowa o miejscach pamięci i grobach definiuje właśnie miejsca pamięci i spoczynku, że są to miejsca ofiar represji i tych, którzy polegli w II wojnie światowej. Otóż to jest asymetria, dlatego że po 17 września Armia Czerwona była agresorem, okupantem na ziemiach polskich. Podobnie było, kiedy wkraczała armia sowiecka na początku 1944 roku na ziemię II Rzeczypospolitej, granice wschodnie II Rzeczypospolitej. Podobnie było, kiedy Sowieci wkraczali do już zupełnie zburzonej Warszawy w styczniu 1945 roku, kiedy utrwalali tą władzę komunistyczną, kiedy formacje Armii Czerwonej, NKWD walczyły z podziemiem niepodległościowym. A więc tutaj mamy do czynienia nie z wyzwalaniem, tylko z okupacją, a więc w żaden sposób ta umowa po prostu nie może obowiązywać. I tutaj niezależnie od tego oczywiście pewne możliwości ze strony samorządów są, tylko potrzeba po prostu odpowiedniej woli działania. Zresztą wiele samorządów już podjęło w tym zakresie wiele dobrych inicjatyw. Dziękuję bardzo za odpowiedź na to pytanie. Pan doktor poruszył również kwestię obok problemu dekomunizacji, upamiętniania tych rzeczywistych bohaterów. Z panem doktorem między innymi mieliśmy okazję współpracować przy okazji obchodów 1 marca, czyli Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale w ostatnim czasie wiem, że jest pan zaangażowany w różnego rodzaju inicjatywy przypominające z okazji okrągłych rocznic urodzin i śmierci, które przypadają w tym roku postać Romana Dmowskiego, przywódcy Narodowej Demokracji. Również mieliśmy przyjemność organizować z panem spotkanie na ten temat. Także przy okazji rocznicy 11 listopada odzyskania niepodległości będziemy po raz kolejny z panem doktorem się spotykać już na troszeczkę inny, choć wciąż z tego samego okresu historycznego, temat dotyczący polskiej drogi do niepodległości. I chciałem zapytać pana o tą tradycję Narodowej Demokracji, która, jak wiem, jest panu bliska. Jak pan odbiera tą tradycję w dzisiejszej rzeczywistości? Czy dzisiaj w polskim życiu publicznym łatwo jest funkcjonować osobie o poglądach narodowych i czy taka osoba obecnie w tych realiach politycznych, które mamy w tej chwili, w takiej, a nie innej sytuacji na scenie partyjnej, ma możliwość oddziaływania na to życie publiczne? Ja bym powiedział, że zawsze było trudno funkcjonować w życiu publicznym osobom o poglądach narodowych, także przed wojną. Polski Obóz Narodowy, działacze Polskiego Obozu Narodowego byli często prześladowani przez rządzący obóz sanacyjny. Później, w czasie okupacji, oczywiście byli przedmiotem szczególnej nienawiści, szczególnych represji ze strony okupantów i sowieckiego, i niemieckiego. Oczywiście również po wojnie obóz narodowy był niszczony w sposób zdecydowany przez komunistów fizycznie, ale również, jak mówili właśnie ci komunistyczni oprawcy, mówili do więźniów, do narodowców, że my was zniszczymy również moralnie, że wyrugujemy was z pamięci Polaków. Jeden z komunistycznych historyków, Jerzy Janusz Terej, który chyba jako pierwszy w latach 70. opisał dzieje Ruchu Narodowego, kończył swoją książkę dość, powiedziałbym, pożyteczną jednak mimo wszystko w ówczesnych realiach, ponieważ to była pierwsza pozycja poświęcona właśnie Ruchowi Narodowemu, oficjalna oczywiście, która no, mogła dać pewną wiedzę o Ruchu Narodowym, pomijając oczywiście cały ten aspekt ideologiczny. Natomiast właśnie on napisał, że jak gdyby historia zamknęła kartę obozu narodowego. To jest oczywiście nieprawda. Ruch narodowy nadal funkcjonuje, ludzie odwołują się do poglądów narodowych. Z tym, że powiedziałbym tak, jak gdyby trawestując Romana Dmowskiego, który powiedział, że polityka niepodległości nie jest ta, która o niej mówi, tylko ta, która rzeczywiście do niej dąży,
to można powiedzieć, że niekoniecznie tylko narodowcami są ci, którzy mówią, że są narodowcami, czy deklarują na swoich sztandarach, ale jest wiele osób o poglądach narodowych, wiele środowisk, które prowadzą realną politykę także w innych środowiskach. Panie doktorze, właśnie a propos tej realnej polityki, już w tej chwili jest pan kandydatem do sejmiku województwa mazowieckiego w okręgu obejmującym powiaty podwarszawskie. Chciałbym zapytać o to, jaki jest pana program dotyczący samorządu wojewódzkiego, bo wiem, że ma pan już doświadczenie w samorządzie, między innymi na poziomie tym niższym gminnym, ma pan doświadczenie na poziomie administracji rządowej, więc na pewno jest pan osobą, która w dosyć już taki ciekawy sposób z punktu widzenia tego swojego doświadczenia może patrzeć na ten samorząd wojewódzki, więc czy mógłby pan tak w dużym skrócie powiedzieć o kilku rzeczach, które chciałby pan zrobić jako radny sejmiku województwa mazowieckiego? No przede wszystkim musimy zrobić wszystko, żeby odsunąć tę koalicję szkodliwą w całej Polsce, ale również niestety na Mazowszu, koalicję PSL, Platforma Obywatelska, która zadłużyła między innymi w sposób ogromny to województwo, i wreszcie odsunąć tych działaczy PSL-u, którzy przez ten swój oportunizm i takie podejście bardzo roszczeniowe po prostu niszczą możliwości rozwoju Mazowsza. I to jest pierwsza kwestia, stąd też mam nadzieję, że lista szerokiej rozumianej prawicy, lista Prawa i Sprawiedliwości, na której są przedstawiciele Prawicy Rzeczypospolitej do sejmiku na pozycji numer 4, uzyska takie poparcie, które mam nadzieję pozwoli na sprawowanie władzy, bo to jest rzecz bardzo, bardzo ważna. Natomiast oczywiście poziom gminy jest inny, poziom sejmiku jest też inny, ale to myślę, że te działania powinny być ze sobą także komplementarne. No, w sferze takiej aksjologii, w sferze wartości to wiadomo, wszędzie chcemy realizować politykę prorodzinną, wspierania rodziny w różnych wymiarach, w wymiarze również ekonomicznym, ale także chcemy zapewnić, powiedziałbym tak, żeby szkoła była wolna od tej obłędnej ideologii gender, żeby szpitale służyły rzeczywiście i cała służba zdrowia dobru pacjentów, żeby też nie były przedmiotem jak nawet pewnej ideologizacji, jakie to przykłady można niestety było w ostatnim czasie obserwować ze strony administracji publicznej, także niestety samorządowej. No i powiedziałbym tak, muzea również powinny spełniać swoją rolę. A więc generalnie powiedziałbym tak, że chodziłoby tutaj o zachowanie wartości chrześcijańskich, całego tego dziedzictwa kulturowego, narodowego. Generalnie też chcemy, żeby podstawą tej działalności samorządowej w sferze wartości były zasady karty praw rodziny przyjętej przez swego czasu przez stolicę apostolską. No, wydaje się, że sejmik jest takim pewnym obszarem, gdzie właśnie tutaj ta polityka w zakresie wartości bądź też antywartości mocno ze sobą ścierają się właśnie te zasady, i stąd też ten kształt tej naszej, powiedziałbym, tej mniejszej ojczyzny od tego bardzo, bardzo zależy, ponieważ suma tej polityki regionalnej ma wpływ na całą politykę państwa polskiego. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za tą krótką rozmowę, a jeśli ktoś z państwa chciałby dłużej porozmawiać z panem doktorem Kawęckim, szczególnie na te tematy historyczne, choć myślę, że nie tylko na te tematy, także na te polityczne związane z obecną rzeczywistością, to zapraszamy serdecznie na spotkanie z doktorem Krzysztofem Kawęckim, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Koliber przy ulicy Zgoda 4, lokal 6, 13 listopada o godzinie 18. Oczywiście wszystkie informacje będą na bieżąco na portalu blogpress.pl oraz na naszej stronie na Facebooku. Jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.